Przyjmę Boże, coś Wam powiem. Trwa sezon grzewczy, więc potrzebujemy ognia, żeby stworzyć dobre warunki do życia. Jezus pragnie przynieść nam ogień, ale nie żeby rozpalić w kominku, ale żeby zapalić nas. Bo ogień ma trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, daje nam światło. Przecież musimy widzieć zarówno to, co fizyczne, jak i to, co duchowe. Trwać w świetle Jezusa to widzieć wyraźnie swoje życie i jego sens. W blasku światła widać wyraźnie wszystkie paprochy, z których mamy się oczyszczać. Drugim zadaniem ognia jest ciepło. Ciepło miłości daje nam motywację do życia. Bez niego stajemy się oziębli i umieramy. Przecież jesteśmy do tego stworzeni, żeby drugiemu człowiekowi dawać ciepło, by i on mógł żyć w pełni, wiedząc, że jest kochany nie za coś, ale za sam fakt bycia człowiekiem. I ostatnim zadaniem ognia jest oczyszczanie. Właśnie przez ogień niszczymy w nas to, co nie jest miłością, nie jest wiarą i nie jest nadzieją. Ten ogień nas nie pochłonie, bo to nie jest ogień piekielny, ale ogień miłosierdzia, który wyniszcza nasze fałszywe ja i egoizm. Aby doprowadzić do tego pożaru miłości, którego pragnął Jezus, musiał on najpierw cierpieć mękę, która nazywa chrztem i która każe mu wykrzyknąć, jakiej doznaje udręki, aż się to stanie. Nie tyle z obawy przed śmiercią, co z miłosnego pragnienia, aby się spełniło. Jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do walki ze złem pod każdą jego postacią. Pomocą do osiągnięcia celu jest sam Chrystus. Na początku stworzenia Bóg ujarzmił chaos i ciemność swoim słowem. Ten sam chaos musi zostać uporządkowany przez Ducha w trakcie naszego życia. Ten Jezusowy ogień odsłania czającą się w naszym sercu ciemność i rany, które bronią się przed uzdrowieniem. Maskujemy je pod pozornym poczuciem bezpieczeństwa i zadowolenia. Milczymy na temat niewygodnych spraw, by nie utracić czyjejś sympatii. Udajemy, że wszystko gra, by nas nie wykluczono. Tylko wtedy popadamy w niewolę własnych lęków. Wierność Ewangelii wiąże się z wolnością wewnętrzną. Byłoby idealnie, gdyby ten ogień objął cały świat, rozpalił wszystkie ludzkie serca. Niestety w codziennym życiu tak nie jest. Jedni przyjmują słowa Ewangelii, a drudzy je odrzucają. I stąd pojawiają się konflikty. Ci, którzy chcą naprawdę żyć i wypełniać w swoim życiu słowa Ewangelii, nie mogą rezygnować czy się poddawać. Nie możemy otaczać się złudzeniami, ale dążyć do prawdy. Nigdy nie można rezygnować z czynienia prawdziwego dobra, by tylko nie drażnić innych. Miłością i sercem mamy karmić siebie i innych dobrym słowem, gestem i uczynkiem. Jesteśmy zobowiązani, aby czynić tak każdego dnia, aż do śmierci. W wyniku takiego działania nasze serce nie będzie wyglądało idealnie i nieskazitelnie, bo będzie naznaczone bliznami, bruzdami i poskładane z wielu kawałków. To będzie efekt, że dajemy innym siebie, a oni mogą nam się odwdzięczyć tym samym, albo wprost przeciwnie, wyrządzając nam przykrość. Mimo wszystko, trwając w ogniu Jezusa, nie spłoniemy, ale sprawimy, że więcej ludzi będzie chodzić w świetle, a nie w mroku swoich słabości.